komisji 24. To jest tak, na posiedzeniu 24, proszę. Nasze posiedzenie odbyło się 7 czerwca. Mam tu protokół, który był sporządzony 7 czerwca. Dobrze, to było. Tak, proszę. Jeszcze co podajcie, tak? Pierwsza skarga. 24 stycznia. 24 stycznia. To znaczy, ja mam czytać, czy po prostu. To skarga jest istotna, co na. To znaczy, czy skarga, która była pani Sztandej, skargę po prostu czytać, czy po prostu tak. Już teraz. Tak? No to musimy wiedzieć. Proszę, proszę. Ja proszę to. To jest tak jak. Proszę, nie dobrze. Proszę, czytać skargę. Która 24.01.2017 roku do Rady Gminy Zakrzewy. Skarga. To pierwszy wójta gminy Zakrzewie, łamanie na gminie ustawy o dostępie do informacji publicznej w dniu 5.01.2017 roku. Wystąpiłam do wójta gminy Zakrzewie po udzielenie informacji publicznej w postaci zagrożenia kosztu inwestycji drogowej w budowie drogi gminnej w Zakrzewie przy ulicy Zakrzewie od, mówi się, od kilometra 00 do kilometra 0800. Pismo z dnia 16.01.2017 roku numer OR 1431/2017. Odmówił mi udzielenia takiej informacji zgodnie z przepisami. Wójt gminy Zakrzewie powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznych. To komisje dawają wójtowi furtkę do łamania prawa, ponieważ przy rozpatrzywaniu skargi na wójta są rozpatrywane nieobiektywne. I wójt ma pewność, że skarga i tak będzie uzasadniona. Jednym słowem mówiąc, że wójt jest nietykalny. Następna sprawa to będzie spotkania, które wójt zorganizował w dniu 17.01.2017 roku. Wójt zarzucił mojemu mężowi pełnomocnictwa w aktach urzędu gminy, który jest w cudzysłowie, to, że żądając pytania dotyczące informacji publicznej, że ja wymuszam na wójcie odpowiedzi, co jest niedopuszczalne w obecnym okocie prawnym. Nagminne łamanie artykułu 20, 227, 231, 233, 234, 237, 238, 241, 245, 246 kodeksu postępowania administracyjnego. Uważam, że skarga jest w pełni zasadna i proszę o zapobieganie dalszych działań bezprawnych przez wójta gminy Zakrzewie. Podpisała się pani Urzędna Schneider. To jest taka skarga. Po zapoznaniu się tej skargi, po rozpoznaniu skargi Bożeny Sztandy z dnia 24 stycznia 2017 roku na działalność wójta gminy Zakrzewie i zapoznanie z aktami sprawy, które skarga dotyczy, uwzględniając stanowisko Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu, uznaje skargę za bezzasadną. Z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały, w tym powiadomienie skarżącej o sposobie rozpatrywania skargi wraz z uzasadnieniem stanowisko Rady oraz pouczeniem skarżącej powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ma uchwała o wykonaniu publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej urzędu. Teraz jest uzasadnienie tej skargi. Uzasadnienie w sprawie, które skargi na działalność wójta gminy Zakrzewie pismem z dnia 24 stycznia 2017 roku. Pani Bożena Sztandej zwróciła się do Rady Gminy Zakrzewo ze skargą na działalność wójta gminy Zakrzewo dotyczącą łamania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi, Rada Gmina jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności wójta gminy. W celu zbadania skargi pani Bożeny Sztandej na działalność wójta gminy Zakrzewo Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu na posiedzeniu 7 czerwca 2017 roku przeanalizowała dokumenty przedmiotowej sprawy będące posiadane Urzędu Gminy Zakrzewo, z których wynika, że pani Bożena Sztandej w dniu 7 czerwca 2016 roku otrzymała informacje dotyczące kosztów budowy drogi gminnej w Zakrzewie, ulica Graniczna. W aktach sprawy OR 1431/14/2016 roku znajduje się wątpliwość.
pisma OL 1431/1/2017 stwierdzająca, że żądanie informacji zostały jej przekazane w dniu 7 czerwca 2016 roku. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego i Samorządnego ustaliły, że pierwsze, zasady, procedury, formy i sposób dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Dwa. Rada Gminy Zakrzewo jest organem właściwym do oceny podniesionego w skardze na gminnego ważenia ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie podania całkowitego kosztu inwestycji polegającej na budowie drogi Kalisza, ponieważ nie należy to w kompetencji Rady Gminy. Jak z powyższego wynika, Rada Gminy Zakrzewo nie jest organem właściwym i ma podstawę podejmowania jakichkolwiek działań związanych z realizacją zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mając powyższe na uwadze, Komisja Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego i Samorządu wniosła do Rady Gminy uznanie skargi za bezzasadną. Rada Gminy podziela argumenty Komisji Przestrzegania Prawa Publicznego i Samorządu i uznaje skargę za bezzasadną. Połączenie z artykułu 239 kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jest rozpatrywana, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponownie skargę do wskazania nowych okoliczności. Organ właściwy do jej rozpatrzenia może otrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią aplikacją w aktach skargi bez zawiadomienia skarżącego. To było tyle w zasadzie tej skargi. Także skarga po pierwsze jest bez zasad. Dziękuję bardzo panu. Będziemy tak. I odpowiem na tym numerze. Tak, bo rozumiem, że no, pierwsze 50% mamy w Komisji Rady Porządku, czyli jakby nie mamy większości. Znaczy, no dzisiaj, ale na posiedzeniu to 4 osoby, także z druga osoba. Komisja. Ale powtórzę, powiedzmy, że wtedy był stan czteroosobowy. Dzisiaj, ale komisja, w której zajmowała się skargę, było 100% były 4 osoby i wszyscy by pozwolili się także. Więc zgodnie tutaj ja otrzymuję po prostu protokół stanego posiedzenia komisji. Nic więcej nie wnoszę. No bo jak ja otrzymuję protokół z danego posiedzenia komisji, to też mam wrażenie, że nie wiem, co się wypowiadał. To jest tak ogólnikowo napisane, że ja też nie mogę dojść. Czy tu jakieś osoby z waszej komisji się wypowiadały? Bo widzę zapisy, widzę. Może kolega koleżanki się zapytał. Ale nie, ja się zapytałem. Aha, to więc kolega się wypowiadał. No ile sobie przypominam, to że to po prostu żeśmy ogólnie rozmawiali. Ogólnie. Każdy, jak miał stanie o tej skarce. To nie jest napisane. Nie idzie się na wieku komisji. Ogólnie po prostu i komisja wspólnie żeśmy głosowali, podjęła jedno. Też pytanie nawiązuje się, bo oczywiście już temat jest taki troszkę głośny. No też nie mamy niestety przewodniczącego, ale może pan odpowie jako człowiek komisji. No to ale pan Bóg był tam uczestniczył, to w jaki rok był? To znaczy nie było w pokoju sekretarza. No. W pokoju sekretarza. No ale był, rozumiem. To znaczy mówię, że w pokoju. Ale na pytanie niech pan odpowiada, a nie Biblia. Posiedzenie komisji było w pokoju. Czyli jak ja bym poszedł, to też mógłbym zostać? Czy raczej to już wrzucamy? To jest pytanie odpowiedzi, jakie są nasze rzeczy. To mi zawsze musimy zdecydować. Więc to takie było istotne, ważne. Ale wczoraj mieliśmy spotkanie, to pani skarbnik wyszła. Pytanie dalsze, bo rozumiem, że komisja pisząc te uzasadnienie tego wszystkiego pasowała na panu prawniku, tak? No, nie wiem. Nie. Na dokumentach, które były po prostu prawna zawsze jest taka, że projekcie uchwały. Na dokumentach, że się pasowali. Ja wyjaśniam zatem, że opiniuje projekt uchwały pod względem prawnym, czyli czy jest prawidłowa ustawa. I kto to pisał? Że tak opinię. Ale ja znaczy co? Czy mogę skończyć? Stanowczo stwierdzam, że nie brałem
brałem udział ani w pracach komisji, ani w przygotowaniu ocen dla potrzeb tej. To znaczy, trudno mi powiedzieć, bo ja nie mam. Uzasadnienie tego wszystkiego, to chcę. Potrzebuję protokół z posiedzenia komisji. Kto to pisał? Kto to formułował? Wszystko. No komisja po prostu. No, ale ja się nie pytam kolei, bo tutaj będące osoby tam. Ja myślę, że przewodniczący chyba tam miał wiedzę. No muszę być kolega przewodniczący. Nie, no właśnie. No właśnie. Co to pisze? Co to pisze to wszystko? A przytulę dla mnie są zdrowe. Moje zdanie. Ja mogę myśleć prawo. Więc nie wierzę, że przewodniczący komisji to pisał i tyle. I szkoda, że jakby członek komisji nie wie, kto to pisze. To znaczy przewodniczący się zajmował tym. Aha, to no, nie pan Kami, nie pan twój. Parodia. Nie pan Bob. No to. Ale to co ja mam tutaj powiedzieć? Ale jest cała komisja posiada protokół. Jest to. Ale to nie chodzi o protokół. Chodzi mi o to, że komisja. Ale ktoś to. Ale nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem. Dlaczego to nie masz? Ale ja widzę, że tą formułę obraca w drugą. Każda komisja ma protokół, daje opinię. Komisja wydaje jaki był, albo zasada, albo nie zasada. Tu się idzie, tak? Czyli rozumiemy, że pan kolego, rozumiesz pan co mówię? Kolega się tam przepraszam. Czy kolego rozumiesz to co mówię? Zadaję pytanie tobie jako przewodniczącego. Kto to pisał? Kto to formułował? A kto dzisiejszego pisał, to już wiecie, kto może pisał. Kto to formułował? No to proszę powiedzieć. Myślę, że to przewodniczący komisji sformułował pytanie. No myślę, że nie wystosowali moje pismo. Były cztery osoby. Kategorii się mówi, no to pytasz, że to pisał, no. Się wydaje że prawie, to nie jest... No dobra, to ale no chwileczkę! No dobra, dziękuję za pomoc. Zadaliście pytanie, żeście wydaje na pytanie. Myślę, że kolega dobrze rozumie sytuację. Przewodniczący komisji się zajmował, a nie ma przewodniczącego. Ja że nie jest ale nie jest. Nie ważne, właśnie, że nie ważne. I to byle swoje zapytanie. No więc przez kogo pytam się? No przecież ja nie zadaję trudnego pytania. Ja chcę tylko odpowiedź. Proszę o odpowiedź. Kto to formułował? No. Kto ten dróż ma ten biały tak? Ja zadaję pytanie. A skoro to byli przewodniczący się zajęło? To gdzie jest przewodniczący? A no, wiem, to jest odpowiedź. Ja przewodniczącego i to nie powiem krótko. Powiem krótko od ustawy. Bałagan był, będzie do końca tej kadencji. Proszę o sprostowanie. Jeśli osoby tutaj, i tu. Jest zrobić, to jest tak. To jest właśnie to. Ja się to jest łącznie ze mną wszystkimi osobami. 100%. 100% rady, 100% tu potrzebne. Nie, inne osoby. Osoby, które chcą cokolwiek robić. Jeżeli za takie proste pytanie, które zadają. No, nie ma odpowiedzi. Ja oddaję prosto odpowiedź. To przewodniczący komisji. Ale było cztery osoby, chwileczkę. Cztery osoby były, nie tylko przewodniczący. Nie musimy. Dalej pan proszę. Mieszkaniec, proszę o głos. Mieszkaniec, który... Proszę o głos. Nikomu głos nie. Jako mieszkaniec, proszę o głos. Proszę dać głos mieszkańcowi. Panie Ciebara, pana 5 minut się kończy już. Proszę dać mieszkańcowi. Ja chcę głos. Jeszcze raz. Ja chcę, proszę o głos. Proszę o głos. Proszę dać mieszkańcowi głos. Proszę o 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 głos. Ja proszę o głos. Proszę o głos. Proszę o głos. Głos danych głosów. Proszę głosu nabrać. Tak to się kończy. Na tych HHS-ach tutaj.
Tak, że głos. Proszę o głos. Proszę o głos. A czego pan się obawia? A czego pan się obawia? O prawdę pan się obawia? Ja proszę głos. Nie rozumiesz czegoś. Nie rozumiesz czegoś. Nie uznałem. Proszę o głos. Proszę o głos. Zawsze masz możliwość. Niestety nie działa. Ja proszę o głos. Niepochlebnie o was, co powinniście. Ja proszę o głos. Niepochlebnie. Ja proszę o głos. Głos, 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 głos. Głosu sprawiedliwości, głosu sprawiedliwości, głosu sprawiedliwości. Pięć minut, jeżeli by wypowiedzieli się, to nie by się nie stało. Pięć minut. My chcemy głos, my chcemy głos, my chcemy głos. No i co? My chcemy głos. Jak ktoś jest same sam, bo tu wtedy to teryje. Rozwiążcie tę radę. Jest moja sprawa, nie mam prawa głosu. Ludzie z głosu, bo chyba przerasta ci na rolę. Jest skarga moja i mam prawo głosu. Bardzo, że już nie wiesz co robić, no. Nie wiesz co robić, bo jeżeli oni chcą, dlaczego tego nie czynisz? To było moje skarga. No bo ma coś do ukrycia. Bo ma coś do ukrycia i dlatego nie chce dać głosu. Ma coś do ukrycia ten człowiek. No, 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 ty ochłoń. Ty ochłoń, bo się źle skończy. Ja mam prawo się wypowiedzieć do tych spraw, co oni kłamliwe, to, bo nawet dokumentów nie przejrzeli. Nawet dokumentów nie przejrzeli. Nawet dokumentów. Bo żadne spis natury to nie jest rachunek. Niech pani wytłumaczy tej komisji, czy to jest spis natury, to jest rachunek. A mi dano tylko spis natury. Ale ktoś położył tuż... To jaka to jest dokumentacja budowa drogi? I nie wiem kto? Ktoś tuż położył czarny na białym papierze, ale nie wiedzą kto to napisał. Jak oni nie wiedzą, jak faktura wygląda. No. No nie wiedzą, no takie są niedouczone. No ludzie kochani, weźcie się trochę w garść. A oni państwowi pingwi ciągną. Ja nie będę się tu oczerniał, kurde. Nie pozwolę, żeby ktoś mi tu oczerniał. Teraz nie ma rady, tak? I wezmą za to, jak to napisał, 400 zł? No. Wezmą za to? Nie ma radnych. 4 radnych. Dosyć, kłamstwa, oszust i 4 radnych nie ma. Wezmą to? Jeden nie, nie, nie mogę słuchać, jak ktoś kłamie, prawdy nie mówi. Nie ma 4 radnych. I dostaną 400 zł. Dobra, dobra, nie weź się nie, weź się nie w tego, nie denerwuj, nie ma sensu. Ale na moją skargę było i ta skarga była zasadna. Tak, masz prawo się wypowiedzieć. No i zasadna była, bo ja mam ku temu dowody. A w swojej sprawie nie mam prawo na to. Bo komuś się nie podoba. On miał na to powiedzieć. No ale jak ktoś jest kurde w sambie pod to, no nie idę do głosu. Ale słuchaj, 4 ludzi było w komisji i nikt nic nie wie. No nikt nie wie. No to kto położył ten czarny pis na biały papier? No bo ktoś tam łapę trzyma na tym. Kto podpisał? To przewodniczący? Czemu go nie ma? No bo zrezygnował. Przewodniczący masz dosyć tego tak. Zrezygnował. A pan Lipowski? Też był w komisji? Zrezygnował, tak słychać. Zrezygnował? Po kolei będą wszyscy rezygnować. A